na ogrodzie i zebrałam truskawki i właśnie takie podzieliłam. Tutaj mam takie w kawałeczkach, które będę zamrażać. Później dodaję je do ciasta. Najczęściej zimą wyciągam. Tutaj już mam w butelce po maślance truskawki rozdrobnione. A tutaj też mam truskawki rozdrobnione, które teraz będę robić nam do jedzenia. Takim jogurtem naturalnym. I do tego bierzemy troszkę chlebka albo czasem z makaronem truskawki. No różnie je jemy. No i z tymi truskawkami teraz to musiałam się dosyć śpieszyć, ponieważ u nas już dzisiaj trzeci dzień jak pada i no, wpływa to niekorzystnie jednak na te truskawki. Szybko się zaczynają psuć, ale jest ich w tym roku troszkę. Muszę powiedzieć, że w sumie chyba najwięcej w tym roku ich mam. Nigdy tyle jeszcze truskawek nie było, także z poprzednich porcji też już mam pozamrażane w taki sam sposób. Objadamy się i mrozimy, robimy zapasy na zimę przy okazji. A tak teraz wygląda moja róża. Bardzo obrodziła w kwiaty. Są one prześliczne. Jest ich mega dużo. Pierwszy raz mam tyle kwiatów tej róży. Ale zobaczcie, przez te deszcze szybko bardzo gniją te listki. Także jej efekt w tym roku nie potrwa zbyt długo, także cieszymy oko, póki możemy. Naprawdę pięknie. U nas kolejny dzień upałów i z tego gorąca nawet się nie chce jeść, więc zrobiłam teraz dziewczynkom taką sałatkę owocową i tutaj mamy kiwi, bananka i nektarynki. Teraz wyjdziemy sobie na dwór. W sumie dziewczynki cały czas są na dworze, ale wyjdę do nich z taką sałatką. Niech sobie przekąszą co nieco. Został mi jeszcze jeden banan i tak się zastanawiam, czy go tutaj nie wkroić. Ale myślę, że może być dla nich za dużo, więc zostawię na później. U nas te burze teraz tak trwają. Właśnie tak się zrobiło, że zrobiło się tak, że przez cały dzień jest duszno, upalnie, ale nie słonecznie. Jest, można powiedzieć, pochmurnie, a na wieczór, późnym popołudniem przychodzą bardzo silne wiatry z deszczem. Na szczęście żadnego gradu jeszcze nie było, ale nawet niebo inaczej teraz wygląda. Takie są inne chmury niż zawsze. Dziwnie. Nie wiadomo tak naprawdę, co nam przyniosą. Ok, lecę teraz do dziewczynek. A jednak chętnych trochę doszło, więc dokroiłam tego banana i jeszcze truskawek. Więc jemy teraz wszyscy razem. Dobra, pokażę Wam. Przyszła do mnie paczka, którą już rozpakowałam. Czekałam na nią. A co to jest? To są moje pazurki hybrydowe. Powiem Wam, że nigdy sama nie robiłam hybryd, żeli i w końcu zdecydowałam się na zrobienie własnych hybryd. Wyszły one tak. Wzięłam sobie lakiery neonowe,
ale nie tylko. No i zamówiłam tak po prostu na Allegro podstawowy taki zestaw dla osoby początkującej, gdzie miałam wszystko, ale zaraz Wam pokażę tutaj w paczce, co mi przyszło. No i w sumie niedużo za to zapłaciłam. Jestem zadowolona. I w tym momencie już... Ile dni mam? Robiłam w sobotę. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Czyli mam już czwarty dzień. Nic się z nimi nie dzieje. Także już jestem zadowolona, że robiąc pierwszy raz, udało mi się. Zobaczymy, ile je tak naprawdę ponoszę. I taki sam kolor zrobiłam sobie u nóg. Więc to jest moja przesyłka. Mam tutaj w niej oczywiście lampę. Czytałam dużo informacji na temat lampy, ale zdecydowałam się, jak na mój pierwszy raz, na taką zwykłą lampę po prostu z czterema tradycyjnymi takimi żarówkami. Nie są to żarówki LED-owe, tylko takie te proste, zwykłe. I ta lampa jest o mocy 36 W, także trzymałam pazurki po minutce w tej lampie. Wygląda ona tak, zwykła, prosta lampa. Tutaj możemy sobie timer ustawić na 120 sekund. A tutaj mamy przełącznik do włączania. Podstawa wysuwa się do łatwiejszego wyczyszczenia lampy i w środku mamy cztery żarówki, które oświetlają. I teraz do tego zestawu w takim woreczku miałam dołączony aceton. Jest tutaj 100 ml tego acetonu. Miałam dołączony także cleaner, również 100 ml. Taki blok polerski. Dwa pilniczki. I tutaj są w różnych rozmiarach. Chyba chodzi o grubość ziarna. Ten ma 100 na 180, a ten 180 na 240. Także dwa pilniczki. Wycinacz do skórek był w tym zestawie. Waciki bezpyłowe. Chyba ich było 50 sztuk, z tego co pamiętam. Oraz drewniane takie patyczki. I teraz mam tutaj coś takiego, dwa w jednym, bazę and top. Czyli nie mam osobno bazy i topu, tylko mam dwa w jednym, bazę i top. Więc jak zaczynałam, oczyściłam paznokcie, to najpierw nałożyłam ten właśnie produkt, bazę i top. A następnie lakier, z tym, że ten kolor, który tutaj Wam pokazuję, nakładałam trzy warstwy, żeby uzyskać taki fajny kolor, wyrazisty, jednolity. I to jest właśnie ten kolor lakieru. I to są lakiery firmy TNS. I ten numerek, który mam teraz na paznokciach, jest 030. Ale do tego 030 zamówiłam także inny lakier. Taki delikatny, nudziakowy fiolecik o numerze 016, ale to dopiero będę testować, więc coś więcej na ten temat będę mogła powiedzieć. Kolejny lakier jest o numerze 91 i z tego co pamiętam, to też jest neon, tylko w kolorze chyba pomarańczowym. Tak, więc kolejny kolor neonowy to jest pomarańczowy o numerze 91. A także kolejny lakier, czyli czwarty o numerze 032 i to jest taki delikatny róż. Z tym, że ja Wam pokazałam te cztery lakiery,
Ale ten zestaw podstawowy dotyczył, tak jak pokazywam, acetonu, cleanera, dwóch pilniczków, radełka do skórek, waciki i te patyczki drewniane, blok polerski, baza end top i jeden dowolny kolor lakieru. To był zestaw podstawowy, oczywiście plus lampa. Ja właśnie do tego zestawu dobrałam sobie trzy lakiery z firmy TNS oraz takie, jak to można nazwać, oraz takie szczypce. Zapomniałam, jak było to nazwane, ale oczywiście to jest do zdejmowania acetonem lakieru hybrydowego. Zakładamy, oczywiście tu dajemy wacik nadsączony acetonem, zakładamy na palce, mam takich 5 sztuk, odczekujemy jakieś 10 minut i wtedy delikatnie możemy zdjąć lakier z paznokcia i nałożyć nowy. Więc moja przesyłka tak wyglądała, więc jestem z tego bardzo zadowolona. Moje paznokcie teraz nabrały wyglądu, mogę się nimi cieszyć, pokazywać. A co do firmy TNS, na razie nie mogę nic więcej powiedzieć. Do tej pory jestem zadowolona. Z lampy również jestem zadowolona, więc jak na moje możliwości i to, że robiłam to pierwszy raz, także bardzo fajnie. Zabieram się za robienie placków biszkoptowych według mojego przepisu, który już może widzieliście. Jak nie, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Jeden placek już mi się piecze. Teraz robię drugi placek, tylko on będzie kakaowy. I jeszcze taka i jedna różnica, że dzisiaj robię z 8 jajek, ponieważ robię większy tort, prostokątny, na dużą blachę. Będzie dużo osób. Jest to tort na moje 30 urodziny, więc potrzeba nam troszkę większego. Także przepis macie już na kanale. Zapraszam Was serdecznie. A tak wyszedł mi mój tort urodzinowy. Ozdobiłam go polewą czekoladową, truskawkami i ananasem. Mam nadzieję, że będzie wszystkim smakował. Zobaczymy. Och, jeszcze dojdą tutaj oczywiście literki 3 i 0. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni smakowo i wizualnie. No i tak, mówię Wam, że tort gotowy, ale wcale nie jest gotowy, bo zapomniałam jeszcze o listkach mięty, które miałam dodać do dekoracji, więc teraz tutaj wkładam jeszcze listki mięty. Teraz będzie gotowy. Z tego pośpiechu po prostu zapomniałam. O. Pięknie, uroczo. O. I jeszcze z tej strony dodam. Bardzo mi się podoba mięta w takich dekoracjach. Tortach, ciastach. Pięknie wygląda wtedy. I tutaj jeszcze jeden dodam. Dodaję ostatnią miętę. Tutaj. O. I teraz uważam, że mój torcik jest gotowy. Tak chciałam, żeby właśnie wyglądał. Może tu jeszcze troszeczkę dodam i tam. Mam takie listki jakieś, o, piękne, jeszcze zobaczymy, o, tutaj, myślę, że to będzie dobre miejsce, o, hop, gdzieś miałam jeszcze taki sam jeden listek, damy go z drugiej strony.
Teraz już dobrze widać, więc mój tort wygląda tak. Idealnie, tak jak chciałam. Pięknie. Mamy następny dzień po moich urodzinach. Goście dopisali, świetnie się wybawiliśmy, można tak powiedzieć. Po prostu posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. Z niektórymi dłuższy czas się nie widzieliśmy. Także fajnie było się spotkać. No i pokazuję Wam, jaki piękny bukiet róż dostałam od mojej mamy. Prosto z jej ogródka. Też ma takie piękne róże. Tutaj białe, czerwone, nawet żółciutką. Więc taki bukiet róż dostałam, przepiękne. Tutaj mam czekoladki, bombonierkę oraz taki mały, niewielki prezencik. A w tym prezenciku takie przepiękne opakowanie w kwiatuszki z kokardką. I tutaj mam taki prezent, którego się w ogóle nie spodziewałam. Tu coś się zaczepiło. O. Srebrne kolczyki z takim wzorkiem. O. Nie wiem, czy to dobrze widać. O, już mi się odczepiło. Może tutaj będzie lepiej. Takie piękne srebrne kolczyki dostałam od mojej bardzo dobrej koleżanki. Byłam miło zaskoczona, oczywiście. W ogóle nie spodziewałam się, że dostanę prezent. Zależało mi bardziej na tym, żeby ten czas, te moje urodziny spędzić razem w miłym towarzystwie. Także tak, tutaj mam czekoladki, czekoladę, no i ten piękny bukiet róż. Mam nadzieję, że troszkę postoi i będę mogła w domu cieszyć oko takim pięknym widokiem. Zapomniałam jeszcze o tych właśnie perfumach, które także dostałam na urodziny, tylko że kilka dni wcześniej od swojej mamy. Jest to zapach Tomorrow z Avonu. No i bardzo mi się podoba, mogę Wam serdecznie polecić. Jeśli macie jakiś dostęp do katalogu Avon, to polecam Wam serdecznie. Wypróbujcie sobie ten zapach. Jest bardzo przyjemnym, letnim zapachem. Możecie go śmiało wypróbować i zamówić.